Hej kochani, witajcie na kanale Zapytaj Anię i dzisiaj zapraszam Was na takie oto ciasteczka, przepis na ciasteczka z posmakiem pomarańczy i z orzeszkiem. Idealne na święta, ale nie tylko, tak naprawdę to warto je trzymać sobie gdzieś w słoiku albo w puszce i delektować się do kawy. Także zapraszam. Oto produkty. 160 g zimnego masła pokrojonego, 160 g cukru pudru, 350 g mąki pszennej, jedno duże jajko całe, a do tego tylko żółtko dodatkowo. No i skórka z pomarańczy. Pamiętajcie, żeby pomarańcze wyczyścić i sparzyć. No i szczypta soli. Skórkę ścieramy na tarce. Ja zużyłam praktycznie całą. Dodaję sól. I całość wróciłam do blendera, co potem jak zobaczycie, może nie było najlepszym pomysłem, ale jak znacie mnie, to wiecie, że ja lubię eksperymentować w kuchni. Nie zawsze te eksperymenty się udają. Tak właśnie mi się to rozmieszało nie za bardzo. Więc przerzuciłam sobie to wszystko do miski i zrobiłam to w tradycyjny sposób, czyli ugniotłam ciasto rękami. Tak wyrobione ciasto zawijam w folię i wrzucam do lodówki na jakąś godzinkę, dwie. Po tym czasie wystarczy rozwałkować ciasto i wykroić foremkami ciasteczka. Tak, pokazałam Wam te drobinki pomarańczy. Te ciasto po prostu tak pachnie. Połączenie masła z tą pomarańczą. Musicie to sprawdzić. Ciasto rozwałkowuję na jakieś 2 mm. Wolę takie cieńsze ciasteczka, wtedy wyraźniej czuję smak tych orzeszków. Produkcja masowa teraz. Biorę jedno jajko, całe jajko, rozmieszam sobie je widelcem i smaruję wszystkie ciasteczka. A następnie nakładam orzeszki. Tutaj migdały zamoczyłam sobie w gorącej wodzie i ściągnęłam skórę, bo uwielbiam takie migdały świeże, obrane. Ciasteczka wkładam do piekarnika na jakieś 11 minut w temperaturze mniej więcej 180 stopni Celsjusza. Mam nadzieję, że i ten przepis Wam się podobał. To jest też fajny pomysł na prezent dla kogoś. Zawsze o to pytacie, więc mówię Wam, ile ciasteczek wyszło. Mi wyszło około 100, więc ta ilość ciasta naprawdę na wiele takich ciasteczek wystarczy. A na dzisiaj to już tyle. Jak Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. No i widzimy się już w kolejnym odcinku. Piszcie na dole, co chcielibyście widzieć jeszcze na tym kanale. Do zobaczenia.